Cześć. Przywitasz się? Dzień dobry. Jesteśmy dzisiaj w Muzeum Rolnictwa w Szereniawie i idziemy zaraz zwiedzać. Przyjechaliśmy, bo jesteśmy chwilowo po prostu w innym miejscu niż zwykle. I idziemy tam, więc zabieramy Was dzisiaj ze sobą na wycieczkę. Przestań się ze mnie śmiać. Możliwe, że będziemy mieli gości dzisiaj. Jeśli się zgodzą, oczywiście, żeby byli na filmie. Proszę, nie wystawiajcie przez nas chujowych ocen temu muzeum, bo jest podobno bardzo fajne. A to, że zostaniecie po nim badziewnie przez nas oprowadzeni, to nie jest ich wina. A jeszcze z fajnych rzeczy to mają tutaj tarpana, którym jeździł papaj. Super. Każdy tarpan jest fajny. Chcę tylko powiedzieć, że podobno tym czymś jeździł mój dziadek kiedyś. Jak zapytam babci, dlaczego to stoi w muzeum, to powiedziała, że nie wie. Dlaczego tym jeździł, bo tak. Także wszystkie istotne informacje są na miejscu i wszystko wiem. Zobacz, tutaj dzieci jeżdżą na udawanych koniach. Już łysy, ale klocków jeszcze starczy na 10 tysięcy, jak nic. Widzicie ten najpiękniejszy eksponat świata w tym muzeum? Jak sobie słodko śpiłka. Widzicie? Na Podhalu to same wsiury. Dlatego tam nie jeżdżę. Nie bym płacił wsiurom 20 zł za kibel i 50 za parking. Widzicie, jaka tu jest ładna maselnica, taka różowa. Idealna dla mnie. Mogłabym w niej robić masło. I ten witraż. No fajne. No fajnie, tylko nie chciałem, żebyśmy nagrywali smak. Opowiedz nam o tym. Co mam wam opowiedzieć? To jest cukier w stożkach. A właściwie w głowach. Klei się, ale
Jak są? Obyć palce teraz. Najlepszy eksponat w całym muzeum. Ale bym podejmował tą zrębkę, jest piękna. Kaciowa. Tyle ścieżek i tyle kompostu. Kot numer 2. Nie wiem czemu, ale strasznie niezdrowo jaram się takim piecem do wypieku chleba. Bardzo przystojnie by wyglądał gdzieś na działce. A najlepsze jest to, że z tyłu jeszcze ma wędzarnię. Tutaj wam się wędzi boczuś, tam wam się piecze chleb. I nic więcej bym już chyba nie żarł. Takie uleo. Takie uleo. Pięknie nam pani o nich opowiedziała, dziękujemy. Włożylibyście palec do środka? Tu się wkładało coś innego. Widzisz, że jest trochę szerszy otwór. Fifola. I który najdłużej wytrzymał, to zostawał sołtysem. I potem z takim pożądlonym, póki mu puchlizna nie zeszła, chodził na wierzchu i wszyscy się zachwycali. Okej. Czy to jest koala wyrzeźbiona przez kogoś, kto nigdy nie widział koali i nie wie, że są szare, a nie brązowe i ona trzyma banana? Czy to jest co? Czy to jest niedźwiedź z butelką? Czy to jest jeszcze coś innego? Mamo, mamo, chodź, zobaczymy owieczki. Mamy owieczki w domu. To są owieczki z kamienia. Owieczki z kamienia. Opryskiwacz beczkowy. Tu nalewacie gnojeweczki z pokrzywy. Tu siadacie. Tu podczepiacie martynkę i opryskujecie. Nie? Powiedz, że tak. Tak. Bardzo dobrze. Wiecie, że ja nie słyszałam, co on mówił i dlatego potwierdziłam, no nie? Akustyka. Mhm. Już to nagrywam. Co? Nagrywasz? Wiecie, że to jest najpiękniejszy człowiek świata?
podoba mi się bardzo umieszczenie chłodnicy przy samym kierowcy, żeby nie zmarzł. Szanuję bardzo. Header oprócz gwałka, cała konstrukcja jest praktycznie drewniana. S21, który napędza naszego Żuka, stoi sobie w muzeum. Dziwne uczucie. Nie wiem, jak długo mogę tutaj chodzić, bo coraz bardziej mam ochotę dokupić Żukowi tarpana do towarzystwa. Ja bym nie jeździła, bo mi się podoba. To kup sobie... To kup sobie tarpana. Wszystko kupienia za 3000 w Poznaniu. I będziemy razem jeździć na zloty. Ten ma przesuwaną gruć i może być albo tylko trzyosobowy z przodu, albo może być pięcio czy tam sześcioosobowy i wtedy masz krótszą pakę. Tutaj Honker, najgorszy samochód terenowy na świecie. 237D. Z Perkinsem, który sam siebie rozkręca w czasie jazdy od wibracji. A tu jest tarpan żółty, a skromny. Piękny Lublin 51, spasowane stopanie. W stanie igiełka. Nic nie było robione. Przymierzasz się już? Tak. Wygląda całkiem ładnie. Mogłabym takim pojeździć trochę na działeczkę. Mi się podoba, że pod każdym z nich jest tacka ze żwirkiem. Trochę lepiej się czuję z tym, jak bardzo rzut teraz cieknie. A ten patrz, miał przyczepę przyczepę. A taki do czego? No nie widzisz, do przewozu osób. Dziecko wychowane na Gran Turismo, nie będę się tu mocno wymawiać, ale zostawię wam pod filmem linki do Motobiedy i Muzeum Skarb Narodu i tam jest dużo materiału o tych, powiedzmy, perełkach polskiej motoryzacji. Lokomotywy i samoloty obok siebie. Nie wiem, czy młoda mnie stąd odciągnie dzisiaj. Na pewno nie będzie łatwo. Tu sobie oglądamy kolejki. Nie, Adrianku? Takie tory chcę mieć na działce i będę jeździł tą kolejką. A po co ci takie? Z jednym wagonem. Żeby uciekać przed zombie? Nie, jakbym miał tylko na działce, to nie był ciężki przed sobą. A kopalipso? Zamiast jeżdżenia taczką, bym jeździł ciuchcią w kółko. Okay. No. Pompy. Jaką byś sobie pompowała? Tu możesz mieć nogi, a tutaj... Głowę. Teresa. Teresa. Teresa, co się drzesz?
Gdzie ty wlazłaś? Gdzie ty wlazłaś? Wyśnił mi. Wygodnie ci tak jest? Akcja głaskanie zwierzątek. Głaskaj ją. Taką chcę mieć. Taką kosiarkę. Nic ci nie powiem. No obraziła się jak nic. A tu? Dzień dobry. Odpoczywasz sobie? Tak? Odpoczywasz? Dobrze. Odpoczywaj. Piękna Iza, na ten niestety tylko na tym. Już mówię, że tylko samochody będą w tym odcinku, a tam widzicie są ogromne krowy, których wam nie nagraliśmy z tyłu. Tu nagrywaj byczka swojego, jak się jara. Tak, on tylko chodzi od auta do auta i po prostu... Jedyny w Polsce bizon, który ma odpiętego headera i nie zapierdala całą szerokością drogi. A tam stoi osioł. No czemu miałby nie być? Niektóre widać, że są nieużywane, na przykład te. Ale to normalne. No, to jest, tam są gęsi i można sobie tu pochodzić z tym, że czujesz coś? Tak, czułem teraz zapach drewna. Chcesz iść do tych gęsi jeszcze raz? No i tak musimy iść w tamtą stronę, tak. Lokomobil bliźniaczy do tego przy wejściu, więc w sumie nie wiemy, na którym jeździł dziadek Martynki. Czy na tym, czy na tamtym. Ale są identyczne, więc... Tutaj jakaś kapitalistyczna konkurencja dla radzieckich ciągników gąsienicowych, które oczywiście zapomniałem teraz ich nazwy. I świetne silniki stacjonarne, mógłbym taki mieć, nie wiem po co i co bym do niego podłączał, ale odpalałbym go i słuchałbym jak chodzi i wąchał spalin cały dzień. Może jakąś trajzegę bym sobie podpiął, czy coś. Musiałem tutaj przyleść sam i pozwolić Martynce iść tam głaskać byka, czy coś. Już nie mogę patrzeć na traktory. Nie rozumiem tego, jakbym mógł tutaj mieszkać i nie znudziłoby mi się. Ktoś sobie case'a ściągnął do Polski, ale to musiało robić szał w tamtych czasach. Tutaj to wszystkie łódzkarnie, to tam wiadomo, pewnie fajnie sobie wsadzić rękę, żeby ci urwało, ale poza tym to nic ciekawego. Zrżnięte lance przez Ursuska.
Te bulldogi też są zajebiste. Jak to chodzi, jak to rwie. Nie pogardziłby takim. O, to jest w takim stanie, jaki lubię najbardziej. Porządny sam. Na ten paskowy. To jest. Znaczy ja też nie wiem z czego. Jakiegoś stara, czy z czegoś jeszcze większego. Z czego to skrzywa? Tu taki sam most. Ten chyba jest na wodzie. Pięknie tutaj znaczy teren. Ktoś na nim wykonał tabliczkę. Węgierska Dutra. Nie wiem co to. Tu bardzo przystojny osiok z S15 i kabiną wykonaną z dyktywla. I kilka lansów. No to bym się przeleciał kawałek, nie powiem, że nie. Nośnik narzędzi. Moje marzenie do lasu. Tutaj jakaś nieduża paka z wywrotem. Jakoś tam napędzanym z tego paska. Do przewozu drewna, ziemi z wykopów i tam wszystkiego innego. Dobrze, by był zwrotny między drzewami w ogóle. Może kiedyś. Idziemy do młodej zapytać, czy już wydoiła tego byka, czy jeszcze nie i ile mleka jej dał. Macha myszkami zawodowana, więc chyba się udało. Wydoiłaś już tego byka? Co? Wydoiłaś byka? Jak było? O, wiesz jeszcze. Dobrze było. Pokażę ci wieczorem. Z tym, że mam oczywiście jak zwykle przemyślenia dotyczące miejsca, ilości miejsca za zwierzątek. Może ich puszczają wieczorem. Dobra. Idziemy. Zwijamy się. W ogóle jakoś tak pusto się tu zrobiło, nie? Gęsi się przejęły, bo bryczka jedzie. Nie ma takiego jeżdżenia bryczką. Co te człowieki sobie wyobrażają? Patrzcie, niby rolniki, a ty nie mają mniejsze od nas. A tu buraki mam posadzone pomiędzy kwiatami. Tu też dynie, a to jest cukinia. Cukinia obok hostii, obok buraków, obok irysów. Czyli taki ten w duchu bioróżnorodności i w ogóle. No nie, no niektóre ładne. A tu?
myślałam, że to kapusta, ale to jest... Wiergenia sercowata. Tu trochę większe. No nie, ale trochę, to są, tylko sporo. Co, to nie są dynie, takie zielone. Chcieliśmy jeszcze na sam koniec zobaczyć muzealny sad i pole, ale chyba kradli im jabłka, więc zamknęli go na kłódkę. Jesteśmy po i czy jesteśmy zadowoleni? Ja jestem. Ja też jestem, z moimi wyjątkami. Kto by się spodziewał, że jesteś większą marudą ode mnie? Okej, ciężko mi zrozumieć trochę tą niechęć muzeów do pozwalania dotykania eksponatów. Jeżeli jestem w stanie zrozumieć to, żeby nie macać Monalisy, to średnio jestem w stanie zrozumieć, dlaczego nie miałbym dotknąć kombajnu Bizon. No ale pewnie jest to też spowodowane jakimś strachem przed pozwami od osób, którym niechcące urwie rękę albo palec. Pewnie może. Tak, ale dlaczego by nie zrobić jednego traktora czy dwóch, na które można wsiąść i zrobić sobie zdjęcie, tak jak jest to w innych krajach. Za 5 zł na przykład zdjęcie na traktorze i tam by ta pani pilnowała, ta co krzyczyło. Tak. Ale nas nikt nie okrzyczał, żeby nie było. No, ale... Akurat nas no nie. Ogólnie trochę przerost formy nad treścią, niestety. To tak się zwiedza z nami, z ludźmi, którzy się na niczym nie znają i łażą bez sensu. To właśnie tak i chyba nie będziemy już tego więcej robić. Ale była to fajna wycieczka i może wam też się spodoba. To napiszcie w komentarzu, czy wam się podobało. No, także widzimy się pewnie już na Zadupiu, na następnym filmie. Tak. Do widzenia. Do widzenia. I pamiętajcie, że orka jest symbolem trudu pracy rolnika.